Tak, słyszysz? I witamy Państwa po przerwie. Jak już wcześniej zapowiadałem, ze mną jest Adam Scholz, oglądany przed paroma minutami w pojedynku z Adamem Cwalinem i z Miłoszem Bohatem. No niewygrany pojedynek, jak widzieliśmy. Zadowolony jesteś z tego pojedynku, Adam? Po części tak, że miałem okazję zagrać z takimi... Mistrzami, tak? Tak, z najlepszą polską parą deblową, jakby nie było. Bardzo doświadczona para, szczególnie Adam Cwalina. To zawsze takie pojedynki cieszą, szczególnie właśnie młodych zawodników, że jest okazja zagrać przeciwko takim zawodnikom. No z nim to miałeś okazję też, nie wiem tylko czy graliście podczas ligi, tak? Bo Adam gra w ABRM-ie, a ty grasz w OSSM Białystok. Nie wiem czy tam spotkaliście, jak mieliście mecz między sobą, czy... To wtedy grałem grę pojedynczą tylko, trener nie wystawił mnie do podwójnych gier. Rozumiem, czyli Cwalina nie był wtedy... Twoim przeciwnikiem. No dobrze, ale my wróćmy teraz na chwilę wróćmy do naszego pojedynku. Zapowiadany wcześniej przez nas pojedynek to jest para mixtowa. No, mimo wszystko faworytem to jest raczej Paweł Pietryja i Janeta Wojtkowska, czyli młodsza z sióstr Wojtkowskiej. Po drugiej stronie widzimy Adrian Dziumko teraz serwujący i Agnieszka Wojtkowska. Ale tu Paweł Pietryja i Aneta Wojtkowska to, choć nie są tu chyba z numerem jeden rozstawieni, z tego co kojarzę, bo Paweł miał sporą przerwę tam spowodowaną problemami zdrowotnymi w swojej ostatniej tam karierze, znaczy w ostatnim czasie. Ale to jest chyba najmocniejsza para polska teraz mixtowa, tak mi się wydaje. Tak? Jak ty uważasz? Mi się wydaje, że jeszcze poziomem tak odstają troszkę, ale myślę, że na plecach są bardzo blisko poziomem. Para Śmiłowski-Świerczyńska. Jest to młoda para, ale... No tak, i Paweł i Śmiłowski-Świerczyńska to tu są rozstawieni, teraz to sprawdzę, z numerem jeden z tego, co kojarzę. Tak? Ja dobrze kojarzę? Tak, tak jest. Tak. To jest jakby turniejowa jedynka. To oczywiście wynika tam z punktów, które zbierali podczas gry, a Pietryja Wojtkowska są z dwójką, ale to właśnie jest raczej spowodowane tym, o czym mówiłem, że Paweł miał problemy zdrowotne. Nie wiem, czy już tak wrócił do pełni sił, ale już tam do trenowania jak najbardziej, tak? Choć jak na razie singlista i deblistka wygrywają, bo trzeba przyznać, że jednak Adrian jest wybitnym singlistą, tak? Zresztą też grającym tu oczywiście singla i... No i jak na razie bez straty. Nie wiem, czy set nawet stracił. Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Także to cieszy taka wysoka forma, szczególnie, że niedługo właściwie całe to towarzystwo wyjeżdża do Kazania na Mistrzostwa Europy Teamów. Za tydzień. Zobaczymy, jakim tam to pójdzie. No ale już powoli się... No, próba takiego szybkiego serwu, zaskoczenia, ale te siostry chciała zaskoczyć. Ciekawe jak to jest, jak się tak gra przeciwko rodzeństwu, nie? Tym bardziej, że w innej kategorii grają w parze. Pewnie jak kłótnie rodzinne wynikają czasem, to... Bardziej zaangażowane w mecz pewnie czasem są. Pamiętamy, w sumie taki dobry występ naszej reprezentacji sprzed roku, zresztą z Lublina na Mistrzostwach Europy. I to, że awansowaliśmy do fazy pucharowej, to zawdzięczamy właśnie siostrom Wojtkowskim, po znakomitym wtedy meczu deblowym przeciwko Corrales. Grała z Penalberg chyba, tak? Tak, był to dreszczowy, jest niesamowity. Ależ to był mecz, tak. Emocje, przyjemność komentowania razem z Jankiem Wolańczykiem. Jak słucha, to oczywiście pozdrawiamy. Tak jest. Jakoś się nie pojawił tu w Lubinie. A szkoda, tu realizator nam podpowiada, że na pewno stand-upuje, bo to stand-uper.
znany w kraju i za granicą. No w kraju na pewno nie, jak za granicą. No, ale nadal jest przewaga jednak Dziółko Wojtkowska. Agnieszka. Widoczne emocje na korcie. Tego nie widzi, nie odebrała. Siatkę. No i mamy dość wysoką, można powiedzieć, czteropunktową przewagę. Pary Dziółko Wojtkowska. To ciekawe, czy to trend, czy to jakby taka... No, teraz się myli Adrian i to sporo out. Sobie podejrzymy oczywiście na korty obok, bo możemy. Na korcie numer 2, czyli imprezy Lubin, jest pojedynek między Mateuszem Świerczyńskim i Mateuszem Dubowskim. Prowadzi na razie Mateusz Świerczyński 10-7. A na korcie numer 3 jest debel kobiet. Edyta Tarasewicz i Karolina Janowska grają przeciwko Wiktorii Domczyńskiej i Oli Doszczyńskiej. Tam możemy też podejrzeć, jaki jest jak na razie wynik. I prowadzą Domczyńska-Goszczyńska 13-6. W sumie zgodnie z oczekiwaniami i one ten mecz powinny wygrać. Tu u Świerczyńskiego i u Dubowskiego to nie wiadomo. Czy masz jakieś typy, kto tu mógłby wygrać? Wydaje mi się, że chyba jednak większe szanse ma Mateusz Dubowski. Bardziej doświadczony, ale Mateusz Świerczyński lubi sprawiać niespodzianki i być może tym razem sprawi taką. Tym bardziej, że trener kadry tam obserwuje. Tak jest. A na korcie też obok grają kobiety, Asia Stanisz i Dominika Guzik-Puchowska. Tam z kolei jak na razie Asia prowadzi 13-10. No i co? To u nas trochę sensacją tak zanosi, że Dziółko i Agnieszka Wojtkowska prowadzą. No spora już różnica, chociaż teraz chwilowo zmalała. A nie, powiększyłaś, myślałem, że weszło. Tak, czyli 14-8. Płaskim atakiem. Jest materiał na mecz czysty. Jak mówisz. No może, co chyba jednak singlistą jest. Ale żonie się nie odmawia. No ale teraz. No zły serw Agnieszki i bardzo dobre wykorzystanie przez Anetę tego zbyt wysokiego serwu, co widzieliśmy.
Tak, teraz bardzo dobre wykorzystanie przez Anetę sytuacji, że obrona uderzenia Pawła była zbyt słaba. Albo zbyt wysoka, no. Albo zbyt daleka, albo zbyt krótka. No właśnie to trudno wyczuć. Taka nijaka, czyli to można zabić. No, ale teraz Aneta się myli. Właściwie tak jak singlista do wszystkiego, nie? Bo tak w singlu nie ma na kogo liczyć, na żadne wspomaganie, bo tylko na siebie i tu widzę tak samo. Tak. Swoje, nie swoje, to i tak do tego startuje i to, jak widzieliśmy, skutecznie. No i jak obstawiasz, że zmieni się jeszcze ta sytuacja, czy będzie wygrana trochę niespodziewanie Dziółko Wojtkowska? Chyba niespodziewanie, jednak pierwszy set Dziółko Wojtkowska. Dziółko Wojtkowska. I prawdopodobnie para Pietryja Wojtkowska w drugim secie ruszą, że tak powiem, z kopyta od razu. I będą... Jeszcze mogą dogonić w tym secie. Też nie wyrzuca siostrę do tyłu. Znowu widzimy. Ale ładnie teraz panu. I smecz, tak. Na... Bardzo mądrze rozegrana akcja. Tak, tak. A ty teraz mixta grywasz? Czy nie grywasz w ogóle? No na pewno będę się starał więcej gier podwójnych grać od pojedynczej. Ale jakieś są plany zestawienia na stałe z kimś? Bo tutaj ta para, znaczy co grałeś z Michałem, to też tak trochę z przypadku chyba, nie? Tak przynajmniej powiedziałem to. Rozumiem, że się nie pomyliłem. Nie wiem, kiedy byście grali razem. Graliście razem już? W zeszłym sezonie. Cały sezon się umówiliśmy. Teraz jeszcze kontynuujemy tą przygodę. No tak, ale trenować nie ma kiedy razem. Jeden jest w Suwałkach, a drugi w Białymstoku. Z treningami jest ciężko, ale zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. No, a drugą podwójną, czyli mixta z kimś? To tutaj jeszcze nie ma konkretów. A plany jakieś? Albo z kim byś chciał? Nie wiadomo, czy? Też jeszcze nie, jeszcze nie. Nie wiadomo, z kim byś chciał? A chcieć to na pewno można z Krystyną Petersen na przykład. To na pewno. Tak, i to wtedy jest od razu, nie? Jeszcze mogą dogonić. Tak 15 to tak. Jeszcze jakiś kontakt jest jeszcze. A sprytnie teraz ale to zagrała. Przeszkodziła w zdobyciu kolejnego punktu. Tak więc mamy lotkę setową dla pary Dziółko Wojtkowska. Czyli Adam miał rację. No bo tu nie sądzę, żeby już ten set jakoś się odwrócił, jeśli chodzi o wynik. Raczej para
Dziółko i Agnieszka Wojtkowska wygrają. Zobaczymy, jaki jest wynik. Świerczyński prowadzi 20-13. To chyba taka też mała niespodzianka, przynajmniej w mojej opinii. No to na pewno. Aj, jest set. Tak, także do 16 pierwszy set wygrywają Agnieszka Wojtkowska i Adrian Dziółko. Zobaczymy, co będzie w drugim secie. Zobaczymy, co jest obok. Już 20-15. Patrzymy, co się dzieje na korcie obok. Kolejny punkt podarowany Dubowskiemu tak naprawdę. 20-17, było 20-13, przypominam. Nadal ma jeszcze te 2-3 szanse meczowo-setowe. No tak, ale już jak ale 4 uciekły, tak. To już w głowie to zostaje. No ale Dubi pomógł teraz. Także pierwszy prezent za prezent. Tak, także pierwszy wygrał Mateusz Świerczyński. No my wracamy do naszego pojedynku. Sędzia Wojciech Orzuk i sędzia Sławek Piechnik. Ten drugi jest sędzią serwisowym w tym pojedynku. Zobaczymy, czy tak jak mówił tutaj Adam, teraz para Pietryja Wojtkowska ruszą tak z kopyta, jak on to był łaskaw nazwać. Oczywiście bez żadnych złośliwości do mojego nazwiska. Ale nawet jakby to i tak mi to nie przeszkadza za specjalnie. Udało mu się. To Adrian agresywnie na siatkę wszedł, skutecznie jak widzimy, przyniosło temu punkt.
niestety, jakoś tak, znaczy niestety, no, wygra lepszy, ale jak na razie to przewaga jest od początku, znowu paru dziółko Wojtkowska, jakby oni to wygrali, to byłoby, no, jakieś zaskoczenie. No jeszcze w ten sposób, jak zdobywają punkty za darmo. No, niezrozumienie trochę po stronie Pietryja Wojtkowska. Tak, dobrze ocenił Paweł, że Radka wyjdzie w aut. 2-5. Widzimy 3 punkty zdobyte pod rząd i nadrabianie strat. No, na sali pojawił się trener główny, bo Michał Łogosz jest trenerem głównym, ale no, generalnie jest specjalistą od gier podwójnych. Może to zadecydowało, że... Czyli no nie może tak, ale no, przy takiej grze, takim wystawianiu Adrianowi nad siatkę, no to jak widzimy, to musi być punkt. Się odwzajemnił, tak, grają zbyt wysoko na siatkę. No i Paweł. Chciał dobrze, bo chciał tak właściwie rzucić lekko za siatkę, ale czysto uderzył w lotkę i taki był efekt, jak widzieliśmy. Ewidentnie gra nie układa się po myśli pary Pietryja Wojtkowska. Pomysły bardzo dobre, ale niestety wykonanie już troszeczkę tak, gorsze. Może to jednak trochę jest to, że tą przerwę... Paweł to wrócił właściwie w grudniu chyba dopiero do trenowania. Tak mi się coś wydaje, że to dopiero był taki jego pierwszy taki okres po właśnie jego problemach zdrowotnych, że tak powiem. Mecz obok się zakończył. Asia Stanisz wygrała z Dominiką Guzik-Puchowską 2-0. W sumie tak zgodnie z przewidywaniami. Z kolei Janowska Tarasewicz właśnie mają lotkę meczową. Znaczy dla Goszczyńskiej i Dąbczyńskiej jest 20-12 w secie drugim. Tam też raczej nie będzie sensacji. A u nas Świerczyński-Dubowski 7-5 prowadzi. Świerczyński w secie drugim. No to byłoby niespodzianką, jakby Mateusz tu... Znaczy Mateusz na pewno wygra, bo obaj to Mateusze, ale jakby to wygrał Świerczyński.
przypomnijmy, że Mateusz Dubowski to jest obrońca tytułu z Czerwca z Białegostoku, gdzie w finale spotkał się tam z Hubertem Pączkiem. Który to znowu teraz jest asystentem trenerów kadry i jego wiedza i umiejętności są wykorzystywane właśnie na polu szkoleniowym, że tak powiem. U nas trochę się wyrównało, już jest 10-9. Się trochę otrząsnęła tu para Pietryja Wojtkowska. Adriana powstrzymany i wykorzystany przez parę Pietryja Wojtkowska i na przerwę chyba pierwsze prowadzenie w tym pojedynku pary Pietryja Aneta Wojtkowska. Tak, zdołali się pozbierać. Tak, tak, no już ten... Początek był mizerny. O, jak to ładnie panują, mizerny. Teraz Agnieszka przecięła to. Muszą bardziej agresywnie zagrać Pietryja Wojtkowska, jak chcą tu odwrócić losy tego spotkania, bo im się nie układa. Przewróciła już. Paweł nie był w stanie obronić wszystkiego. Pierwszą jeszcze obronił, ale już drugiej nie dał rady.
na korcie obok naprawdę, nie chcę powiedzieć, że sensacją wieje, ale jest 15-5 dla Świersza. No to jak tego nie zaprzepaści. Jest tak punkt za punkt. Teraz. A teraz ładnie Aneta próbowała zbić, ale nieskutecznie. Co dobrze przewidziała była, ale no wyszło jak wyszło, czyli nie wyszło. No i 16-14, znowu lekka przewaga pary Dziółko-Wojtkowska. Ale się zderzyli rakietami, tak, to właściwie nie powinno mieć miejsca. Tak? To jedno z nich tam powinno być, bardziej chyba Paweł niż Aneta. Albo już jak Aneta tak była, tylko że już to może jest też taki etap, że już Paweł bardzo chce. Wszystko układa teraz ponownie. Nerwy. Znaczy 18-14. I z takiej lekkiej przewagi i gry remisowej znowu różnica na korzyść Dziółko-Wojtkowska. Na stojąco to próbowała, no to teraz przechwycić i tak się skończyło, tak, na sztywno takich nogach. No to na obu kortach, co powiadają się chyba sensacje, sądząc po wynikach obecnych. No tak, bo Świerczyński z Dubowskim prowadzi 17-6. 18-6. To ja nie sądzę, żeby to się już odwróciło, bo to... Różne przypadki były w sporcie, ale no... Oczywiście, ale to na tym etapie i przy takiej dyspozycji dnia, jak widzimy teraz i Mateusza Świerczyńskiego i Mateusza Dubowskiego, no to trudno powiedzieć, że... No właśnie, jeszcze Świerczowi wszystko wychodzi. Znaczy no umie i gra i mu to jak najbardziej wychodzi, 19-6, także no to jest sensacja, niewątpliwie, że to, że jeszcze, że wygrał, to jedno, ale że w takim stosunku, no a teraz widzimy, że Adrian Dziółko się pomylił i mamy notkę setową dla Mateusza Świerczyńskiego. Oraz lotkę setową dla pary Dziółko-Wojtkowska. I lotkę meczową dla pary Dziółko. Znaczy obie meczowe, przepraszam. Tu jest 26, a to 20-16. Tu o 10 więcej jest punktów, ale... Tak jest. Mateusz Świerczyński wygrał. I para Dziółko-Wojtkowska w tym samym czasie, jakby zakończyli tą grę. No to mamy dwie niespodzianki na pewno. Dodam, że tak jak już mówiliśmy u Świerczyńskiego i Dubowskiego, ta różnica w secie drugim była olbrzymia. Punktowa.